Cześć wszystkim, witam w Papas Chłod do Bieria HD. Jest rang 10, ale dzisiaj pewnie wbijem rang 11. Zaczniemy od wylosowania zamówienia. Zobaczymy zaraz, jakie się wylosuje, tylko potrzebuję koło przygotować, więc chwilę poczekam. Nawet nie przyjedzie tego, że czekacie, bo ja wam to spauzuję. Okej, jesteśmy przy kole. I coś się wylosuje, to to będzie na dzisiaj. Nawet jeśli się wylosuje to, co mam już ustawione, to też to weźmiemy. Jak mam formę jednodniową, to nie ma znaczenia, co się wylosuje. Wylosowało się Rusty Belt. Czasami ja będę wybierał, czasami koło będzie wybierać, nie? Okej. Okay. To mamy wybór dokonany. Rust Belly Penny. Dobra. Tę naklejkę zaraz sobie zobaczymy. Zaczynamy. Cherry Blossom Festival. Chyba po raz ostatni. Jest Nevada. No i na odblokowaniu Nevady się kończy. Gdzieś 17 dzień. Chyba tutaj klienci przychodzą codziennie jeden. Ok, zobaczymy, czy jestem w stanie zrobić tą naklejkę, bo jakaś się odblokowała. O! A! To jak Radlen przyjdzie, to idealnie mamy zamówienie specjalne. Dla Wi-Fi. No, ciekawe. Ciekawie, Niterera nas tam, który holiday jest następny. Następny, tak. Czyli mamy trzy zamówienia specjalne dla kogoś, nie? Coney Dog dla Coini, czyli Conquest dla Wi-Fi. I Rust Belt Wendy dla Rally mamy przygotować. Jedyne zamówienie specjalne, które do niczego nie ma, Rikos, czyli Dog. Tego nigdzie nie ma. Nie ma naklejki z tym zamówieniem. Przynajmniej jeszcze. Może się odblokuje. Ok. Nevada. Rally przyjdzie pewnie, bo jest ten festiwal, który ona lubi. Nevada chyba też lubi ten holiday. Sprawdźmy. Chociaż nie, chyba nie. No, nie pasowałoby trochę. Bo ona w innych potasach bardziej do Summer Luau się przywiązywała. Czyli do lata. A lata jest w każdym, nie? Cztery pory roku są zawsze. I te wszystkie zimowe, czy zimowe, nie. Wszystkie holiday są praktycznie takie same w każdym pasie. No te maj, wrzesień, możliwe, że jedynie te są różne. A pozostałe, no to są takie same. Albo lekko podobne. No i wrześniu to nie ma żadnych stałych holiday. Święta nie ma. No, nic specjalnego, co ma. Czy jest nowe wrześniu, jest jesień. Się rozpoczyna, nie? Kalendarzowa. O, Rust Wenny. Rusty Belt Wenny. Majowe holiday to są zawsze inne. Wrześniowe też. Na pewno październik, listopad, grudzień, styczeń. No wiadomo, te holiday zawsze będą takie same. Luty, no już nie wszędzie. O. Marzec też różne są. Kwiecień, no też różne. Maj różne, czerwiec, lipiec, sierpień, raczej to same. No, no i tak kojarzę, że pewnie właśnie tak podobnie było. Podobnie.
Było coś ku... Były praktycznie takie same holiday. Podobne. I teraz właśnie zauważyłem, że rozbeli u Beni też była ciemna kiełbaska. I teraz mamy dwa takie. To się musi grzać. To jest fasolka i sosy. Oczywiście nigdy nie powiem wam, jaki jest. Nigdy nie będziemy czytać, jaki jest. Odwrotnie miało być. Informacje o tym, jaki jest holiday, to zawsze sobie czytamy, jak się on pojawi, nie? Jak sobie przeczytamy, bo sobie w naklejkę wjadę, to nie pominę, nie wytnę tego. Ale dla mnie to się nie liczy. No, zamiana kolejnością sosów. Na mnie się liczy przeczytanie holiday, jak on już się pojawi. Tym tutaj, no wiecie, w którym miejscu, nie? Tutaj. No i prezent jest. A prezenty rozpakowujemy z początkiem odcinka, nie? Jak wiecie, co nowe, to na początku, co... Jak coś nowego, to na początek odcineczka. Chyba, że naklejka jest do zobaczenia. I nie przyszła nam Radlin. To nie będzie tego. Zamówienia dla niej, czyli odwrotnie teraz. Mówię, miałem chyba coś do powiedzenia, nie skończyłem. Tak jest. Gotowe. Chodziło mi o to, że o te naklejki, tak? Żeby sobie ich nie zczytywać, zanim klient przyjdzie, tylko jak już klient przyjdzie, to zobaczyć, jaka jest naklejka. No, żeby sobie nie zdradzić tej informacji. Ja przeczytam naklejkę, wiecie, jak jest nowa naklejka, ją przeczytam, zanim klienta zobaczymy. To sobie zbierzemy informację, jaki klient jest, nie? A można sobie tego oszczędzić i tą informację zdobyć, jak już klient sam się pojawi, a nie przeczytamy. I nie przeczytamy bez naklejki. No dobra, to już skończyłem tą myśl, o której był ten, o której była mowa. No. Tak jest. Nie idzie z perfektami. Tu jeszcze jest szóstka. Dwie posypki i sałatkę. Czyli dwie posypki. Ciężko powiedzieć posypki na... obiadowe... składniki, nie? Bo produkt jest jak bardziej... główne danie, główne, tak typowo pod obiad albo pod jakieś tam przekąski, tak może wchodzić. Przekąska, że nie, obiad bardziej. Hot dogi. Dobra, skończyliśmy dzień 17, to był odcinek również 17. Nie wspomniałem o tym na początku odcinka, ale wy to wiecie, bo miniaturka zawsze wam mówi. I mamy Radish Fan. Mamy 9929 punkciorów. 1621 do zdobycia. 785 z tego dnia. Mi Christmas. Jak na razie wszystkie minigierki mają porówno gwiazdek. I teraz szukamy. No, nic nie mogę znaleźć. Kaktus jest tutaj. Ze znakiem zapytania. O, to nie ten, co tutaj jest. Dobra, mamy wszystko. Do zobaczenia w kolejnych odcineczkach. Kolejnych, kolejnych i kolejnych. Cześć! 10 minut odcinek trwa. No, takie odcinki można modelować, nie?